Christus resurrexit, vere surrexit. Chrystus Pan zmartwychwstał, prawdziwie wstał. Witam Was, kochani. To komentarz na niedzielę wielkanocną, niedzielę paschalną. Ale robię ten komentarz jeszcze w środku Wielkiej Soboty cmentarnej, grobnicznej. Tak więc w tym komentarzu będą takie właśnie światło-cienie, czy cienio-światła rembrandtowskie. Będziemy jak gdyby czerpać i z tej soboty, i z tej niedzieli. Na początku chciałbym określić główną ideę, którą ja przynajmniej przeżywam z okazji tych świąt. Tą ideą jest niezwykła konieczność łaski. Konieczność łaski Bożej. Ta prawda katolicka, chrześcijańska, iż łaska boska do zbawienia jest potrzebna w sposób, na sposób konieczny. Otóż, żeby zrozumieć i też ukazać wielkość, bogactwo, konieczność łaski, czyli pomocy Bożej, czyli natury Bożej, trzeba wpierw zobaczyć i uznać bankructwo natury ludzkiej i natury świata tego. Bankructwo, niewystarczalność, słabość, przegraną ludzkiej natury. Pokazuje to w sposób doskonały martwe, leżące w grobie w Wielką Sobotę ciało Jezusa. Ciało samego Chrystusa przegrało walkę o życie. Przegrało, nie utrzymało życia. I właśnie bez życia leżało Wielką Sobotę w grobie. I czekało na łaskę. Tylko bowiem łaska mogła dać mu prolongatę życia. I zmartwychwstanie to właśnie przyjście tej łaski do owego martwego, przegranego ciała, tej natury ludzkiej Chrystusa, Syna Bożego. Gdy ta łaska przyszła, to prolongowała to życie, choć nie do końca to była taka zwykła prolongata, bo ciało, które wstało, jest tym samym ciałem, które leżało, które umarło. To nie jest jakieś nowe ciało. Najlepszy dowód, iż po zmartwychwstaniu, po wyjściu z groba, tam w grobie nie zostanie żadne ciało. A więc jest to to samo ciało. Ono zniknie z grobu, no bo wstało. Ono, jego nieobecność będzie pierwszym, jak gdyby, dowodem zmartwychwstania. Ono będzie poszukiwane i nie znajdowane przez kobiety i przez dwóch najważniejszych apostołów. Ale choć to jest to samo ciało, to, które zmartwychwstało, jest tym samym ciałem, które leżało martwe, to nie jest ono już jednak takie samo. To samo, ale nie takie samo, jak było. Ma bowiem nowe właściwości. I tak samo jak ciało, tak i to życie. Nowe życie to jest kontynuacja życia tego samego człowieka, Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. To nie jest życie jakiejś innej istoty. To jest kontynuacja tego ziemskiego życia, ale choć jest to to samo życie, to nie jest ono takim samym, jak było. Ma bowiem, podobnie jak ciało, nowe właściwości. Jakie?
Właściwości taboru. Jakie? Właściwości zmartwychwstania. Jakie? Właściwości chwały. Jakie? Właściwości nieba. Jakie? Właściwości wieczne. Jakie? Właściwości boskie. To jest ciało i życie, które zostało przeobrażone, przebóstwione i teraz funkcjonuje już nie w fizyce ziemskiej, w realizmie fizyki ziemskiej Newtona czy molekularnej, ale w fizyce niebiańskiej, w fizyce nieba, w fizyce chwały, w tej fizyce, o której można powiedzieć, iż nic nie można o niej powiedzieć, ponieważ ani oko, ani ucho, ani serce nic nie może o niej powiedzieć, pomyśleć, wyobrazić sobie, odczuć. Jest to więc nowe życie, choć to samo, to jednak nowe, bo nie takie samo. Jest to życie nadnaturalne, nadprzyrodzone. To nie jest takie życie jak u Łazarza wskrzeszonego wtedy, czy u córki Jaira, czy u syna wdowy Znajm, u osób, które Jezus wskrzesił w czasie swej działalności publicznej. Nie. Tamte ich życie było zwyczajną prolongatą życia ziemskiego i kończyło się drugą po prostu śmiercią. To życie jest już niecierpiętliwe, jest szczęśliwe, jest już nieśmiertelne, jest już wieczne, jest już boskie. To właśnie oznacza, że Jezus we wniebowstąpieniu, bo w zmartwychwstaniu wstanie z martwych i wyjdzie z grobu, ale we wniebowstąpieniu siądzie na wysokościach po prawicy Ojca, ad dexteram patris, czyli ta cielesna również natura Jezusa będzie przebóstwiona i będzie miała godność samego bóstwa, samego Boga, samego Ojca. Zarówno ta sobota, martwota soboty, jak i dynamika życiowa niedzieli, one są bardzo pedagogiczne, one niosą wielkie pouczenie w kontekście dwóch strasznych herezji obecnych we współczesnym świecie, a rozpoczętych w antyku. Myślę tutaj o pelagianizmie i o manicheizmie. Pelagianizm wywodzi się od Pelagiusza, bodajże brytyjskiego mnicha żyjącego w IV-V wieku, adwersarza, konkurenta, przeciwnika teologicznego świętego Augustyna z Hipony, który twierdził, Pelagiusz, iż natura ludzka jest dobra. Iż natura ludzka została tak stworzona, że nawet grzech pierworodny nie zdołał jej właściwie zaszkodzić zanadto. I człowiek, jeśli zechce, to ma w tej naturze już wszystkie dary Boże potrzebne, które są już jego własnością, a nie darem Bożym w tym momencie. Nie są już własnością Boga w tym sensie, a są już własnością człowieka, czyli należą do natury człowieka, jako własność człowieka i w oparciu o te niegdyś dary Boże, a obecnie własność człowieka, w oparciu o samą naturę, pomimo grzechu pierworodnego, człowiek, jeśli się postara, jeśli tak zaciśnie piąstki i zęby i ściśnie pośladki, tak zewrze pośladki, to może się zbawić. Natura jest dobra, mówi Pelagiusz. Człowiek jest dobry, powtórzy Jan Jakub Rousseau w XVIII wieku, filozof francuski, który mówi, nie przeszkadzajcie człowiekowi, niech państwo i kościół i rodzice nie przeszkadzają człowiekowi, niech człowiek rośnie ze swoją naturą. Otoczcie go po prostu tylko wszystkimi darami potrzebnymi tej naturze. Dajcie mu bogactwa, dajcie mu w miarę wolność, dajcie mu
dobroć, otoczcie go dobrocią, wolnością i bogactwem, i on wyrośnie na wspaniałego, dobrego człowieka, z którym da się dogadać, ponieważ z natury swojej ludzie chcą tylko i wyłącznie dobra. I stąd z każdym człowiekiem, każdy człowiek chce tylko dobra, tak naprawdę. I z każdym człowiekiem prędzej czy później można się dogadać, na przykład z Putinem, na przykład z każdym innym. Tak twierdzi masoneria, tak twierdzi Jan Jakub Rousseau, tak twierdził Pelagiusz, tak twierdzi szatan. Chytrze. Kłamliwie. Ale tak nie twierdzi Kościół katolicki. Kościół katolicki przygląda się ciału Chrystusa oraz słucha jego nauki Chrystusa, który mówi: jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom. Albo do bogatego młodzieńca: dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nie ma dobrego prócz Boga. W tych choćby dwóch wystąpieniach sam Jezus podkreślił słabość, ułomność, grzeszność, niewystarczalność więc natury ludzkiej i w martwocie swego ciała pokazał, zademonstrował, jak gdyby zilustrował, pokazał ikonę, uczynił, sporządził, napisał, namalował i obraz, ikonę niewystarczalności, niedostateczności natury ludzkiej, bankructwa natury ludzkiej, martwe jego ciało, które nie dało rady żyć. Ale nie tylko on. Notabene również we współczesnym kościele katolickim ten pelagianizm nawet w Watykanie jest obecny. Gdy słyszymy na poziomie czasami episkopalnym episkopatów o tym, że można dialogować ze światem, że można się dogadać ze światem. Notabene jedna z głównych dwóch pomyłek według Ratzingera, według jego jednego z ostatnich, czy ostatniego nawet wywiadu, jedna z dwóch pomyłek Soboru Watykańskiego II. Nadmierna wiara czy nadzieja na możliwość dialogu ze światem. Ten optymizm być może w części przynajmniej ojców soborowych, a na pewno teraz w częściach episkopalnych Kościoła katolickiego, próbuje dogadać się ze wszystkimi pozakościelnymi, pozachrześcijańskimi, nawet gremiami światowymi, bazując właśnie na naiwnej, a tak naprawdę lucyferskiej, kłamliwej teorii, że człowiek jest dobry i że damy radę się dogadać, że wszyscy chcemy dobra. Otóż nie. Nie damy rady się dogadać i naiwna, utopijna próba skończy się tak, jak skończyło się budownictwo babilońskiej wieży w Księdze Rodzaju. Otóż w Kościele katolickim są te tendencje, żeby nie mówić już o grzechu, ale mówić o zasadniczej dobroci natury. Żeby nie ukazywać grzechu jako potężniejszego od naszej natury. I nie wymagać od ludzi spowiedzi ani komunii świętej. I nie wymagać od ludzi, aby prosili Boga przez chrzest, do którego prowadzi ewangelizacja i misja katolicka, czy chrześcijańska, przez spowiedź, czyli przez sakramenty, aby ludzie nie prosili Boga o łaskę. To nie jest katolickie, to jest pelagiańskie. Kościół wielkiej swojej, być może, nie wiem jak wielkiej, części
przestaje być kościołem katolickim, a staje się kościołem pelagiańskim, szczególnie na zachodzie. Na tym wygodnym zachodzie. Zatracili w tym wygodnictwie, w tym bogactwie, zatracili odczucie dramatyzmu zła. Utracili okropny smak tajemnicy nieprawości. Mysterium iniquitatis. Mianowicie natura ludzka po grzechu pierworodnym utraciła łaskę, która była jej użyczona i pożyczona na czas próby rajskiej przez Boga. I na miejsce tej łaski utraconej, która odeszła w to wakuum po niej, weszła konkupiscencja, pożądliwość, a więc można powiedzieć antyłaska, lucyferska, pseudołaska. I od tego momentu natura ludzka już jest bardziej, pomimo obrazu i podobieństwa do Boga, które dalej w niej jest, choć zniekształcone, czy jakoś zamulone, zatarte trochę, to ten obraz chociaż działa w nas. I może on właśnie powoduje te dobre, na pewno on powoduje te dobre chęci z natury u wszystkich ludzi, czy to współpracujących z łaską Bożą, czy też niewspółpracujących z łaską Bożą. Ten obraz tkwi w naszej naturze już jako nasza własność, jako taka łaska, bym powiedział, ekologiczna, łaska na bazie stworzenia. Ona już, ten obraz już nie zostanie nam odebrany. Być może nawet w piekle. Zresztą on prawdopodobnie w piekle będzie przyczyną tej amplitudy i tych cierpień, tych niespełnionych marzeń, tej świadomości utraty, straty. Właśnie ten obraz Boży jest już naszą własnością, nie wymaga większej łaski, ale jest on słabszy aniżeli pożądliwość. Dlatego człowiek, chociaż według obrazu Bożego, pragnie być święty i dobry i kochać, to według pożądliwości będzie skąpy i zamknięty w swojej pysze. Nie zadzieraj nosa, zadzieraj nosa. W swoim egoizmie, egocentryzmie, egoizmie, egotyzmie, w tym zamknięciu. Ja, moje i moi. I w tej tempocie, znieczulicy, gruboskórności, chamstwie, gwałcie, przemocy. Tak więc to jest ten pesymizm ograniczony, ale jednak pesymizm katolicki, realistyczny, nie utopijna wiara w naturę, tylko pesymistyczna, realistyczna niewiara w naturę, która utraciła łaskę i choć ma obraz Boży w sobie, to jednak jeszcze bardziej ma w sobie konkupiscencję, pożądanie, pożądliwość. Pychę, egoizm i tępotę, prowadzącą do tępoty. Zresztą nie tylko martwe ciało Jezusa w grobie sobotnim pokazywało to bankructwo natury, która czeka na łaskę, która jest zależna od łaski, tak jak jego ciało czekało na łaskę zmartwychwstania, bez której pozostałoby w martwocie i w grobie. I poza przyjaciółmi. Ale pokazało to bankructwo natury ludzkiej również otoczenie Jezusa Chrystusa. Natura przegrała nie tylko fizycznie na krzyżu, ale przegrała też duchowo, moralnie, egzystencjalnie w środowisku Jezusa Chrystusa. Sanhedryn, Kajfasz, arcykapłani, wszyscy w tej radzie religijnej przecież, ludzie wierzący, ludzie modlitwy, ludzie kultu świątynnego, ludzie czekający na Mesjasza, ludzie
pobożni, ludzie znający Mojżesza, ludzie poszczący, modlący się, płacący w Rimorze dziesięcinę, ludzie znający Pisma, nie potrafili przyjąć Mesjasza, wysłuchać Mesjasza, nie potrafili dokonać rzetelnego sądu, ocenić jego naukę i jego działalność. Nie byli zdolni, żeby zaprosić go na kolokwium akademickie. Dlaczego? Pycha? Egoizm? Gruboskórność, czyli tępota i nieczułość. Tempota umysłu, nieczułość serca. I to chyba nawet ich kobiety partycypowały w tej gruboskórności. Poncjusz Piłat, choć niereligijny, wykazywał się większą podatnością na cnoty, na cnotę sprawiedliwości przynajmniej, ale brakowało mu cnoty męstwa i cnoty sprawiedliwości. Jednak. I wybrał karierę i święty spokój zamiast sprawiedliwości. Apostołowie rozbiegli się, tylko krzaki się ruszały, tak przez nie się przedzierali, tak uciekali. Jedyny Piotr, który wymachiwał ostrzem, a potem pochwą, a potem zaprzaństwem, też jednak w końcu odpadł. Na Jana nie patrzcie, był prawdopodobnie, według biblistów, był dzieckiem. Miał lat 12, 13, 14, się nie liczył. Oprócz tego był znany arcykapłanowi, więc korzystał z koneksji i z gwarancji bezpieczeństwa. A więc się nie liczy. Kobiety, najlepsze z nich niosły w grupach zapewne te pachnidła dla namaszczenia martwego ciała. Szukały w paschalny poranek martwoty. A więc nie wierzyły w zmartwychwstanie. Stąd nie było wśród nich też najjaśniejszej, najwspanialszej kobiety. Bo ona wierzyła. A one nie wierzyły, choć anonsował w licznych rozmowach czy kazaniach swoje na trzeci dzień zmartwychwstanie. Józef z Arymatei i Nikodem, członkowie Wysokiej Rady, mogli skorzystać bardziej z koneksji, z wpływów, również przed Poncjuszem Piłatem, aby bronić Jezusa. No cóż, jak zwykle ten klub inteligencji katolickiej, ten klub katolicki Rotary Klub, przepraszam, klub katolickich biznesmenów trochę się spóźnił i mógł już tylko zadbać o śliczny pogrzeb. Nikt nie zdał egzaminu. Natura ludzka, nie tylko w martwym ciele Jezusa, ale też gdy chodzi o moralny aspekt, duchowy, we wszystkich z jego otoczenia, zarówno wrogach, jak i przyjaciołach, doznała bankructwa, objawiając swoją niewystarczalność, swoją słabość. I martwe ciało Jezusa potrzebowało łaski i wszyscy oni w martwocie swoich pych, egotyzmów i tępot potrzebowali tej samej ożywiającej, dającej nowe życie, świeże życie, inne życie. Łaski. Idźmy za Panem w Jego zmartwychwstanie i w niebowstąpienie. Oto przychodzi, oto wpierw Pan leży martwy. On zgodził się na uśmiercenie swego ciała, bo tylko w ten sposób mógł wiedział, że przyciągnie do siebie łaskę Ducha Świętego. Gdy pozwoli naturze, gdy zgodzi się i pozwoli tej naturze umrzeć, czyli przegrać, czyli gdy
da świadectwo o niewystarczalności natury ludzkiej. I my również możemy wyznać to, przyznać się do tego, że grzech panuje nad nami, że jesteśmy grzesznikami, że jesteśmy słabeuszami, przegranymi, bankrutami, papież, kardynałowie, biskupi, księża, ja, wy, że jesteśmy pyszni, że jesteśmy egotyczni, że jesteśmy tępi, nieczuli, że jesteśmy świntuchy, że jesteśmy świnie. I wtedy, jak gdyby wyznając to, przyznając się do przewiny, do grzechu, jesteśmy jak martwe ciało Jezusa i czekamy na łaskę. Wyznajemy, że nie potrafimy żyć. I to wyznanie pokorne i z radością, że nie potrafimy żyć, jest prawdziwym czekaniem i przyzywaniem łaski Ducha Ożywiciela. Dlatego przyznawajcie się chętnie do swoich przewin, małych i średnich. Nie zaprzeczajcie temu. Nie udawajcie życia, gdy jesteście martwi. Nie bądźcie zombie. Przyznawajcie się. Przyznawajmy się. Obym ja się przyznawał. Do pychy, do egoizmu, do tępoty, do nieczułości, do przewiny. Małej, średniej i wielkiej. Przed ludźmi. Nie tylko przed Bogiem. Przed wszystkimi. Przed Bogiem, przed sobą. Przed wszystkimi. Przed Bogiem, potem przed sobą, na końcu przed wszystkimi. I wtedy jesteśmy jak martwe ciało. Przyznajemy się do niewystarczalności. Tak, jestem słaby. Jestem grzeszny. I róbmy to tylko wtedy, gdy nas to kosztuje. Gdy nas to nie kosztuje i jesteśmy w tym cyniczni, czy jacyś tacy, to lepiej się nie przyznawajmy. To musi zawstydzać. Jak to nie zawstydza, to nie jest to. Są takie ruchy kościelne, które wręcz lubują się w tym przyznawaniu się. Nie mam czasu teraz, żeby tym się zająć. Ale jak nie czujesz wstydu, jeżeli nie czujesz strachu przed tym przyznaniem się, to się nie przyznawaj. Bo to nie jest prawdziwa martwota. To nie jest pokazanie, że jestem martwy. Przed ludźmi. To musi być pełne wstydu i smutku, zażenowania. I potem do tego martwego ciała przychodzi łaska Ducha Świętego i ożywia to ciało. Jezus wstaje w grobie. Nie wiem, czy było ciemno, pewnie już było jasno w tym grobie od jego ciała, od tej łaski. On był jak kryształ. Więc świecił od wewnątrz i przeniknął przez całą turyński, przez ten kokon, a chustkę złożył, chustkę z manopello, która była na jego głowie, złożył w sposób dla niego charakterystyczny, jak zapewne go nauczyła mamusia, złożył na innym miejscu, czyniąc w ten sposób autograf, iż żyje, iż nie cierpi, iż nie spieszy się, nie boi się, iż myśli o nich, bo dla nich robi ten autograf, czyli kocha ich i zajmuje się już nimi, żyje dla nich. Kiedy my wstajemy z martwych, będąc jeszcze w grobie? Wtedy, kiedy prosimy o przebaczenie. Kiedy po prostu przepraszamy. Nie tylko kiedy się przyznajemy, ale kiedy pokornie przepraszamy. To już jest wysoki poziom. Wysokim poziomem byłoby, gdyby pan Putin przyznał się do przegranej, do pomyłki.
ale jeszcze wyższym poziomem i dowodem zmartwychwstania, dowodem, że łaska zmartwychwstania już w nim działa, buszuje i podnosi, byłoby, gdyby przeprosił i restytuował, wynagrodził, oddał, co ukradł był, co wziął był. Tak i wy, gdy przepraszacie, restytuujecie, wynagradzacie, oddajecie, wiedzcie, że już wstaliście z martwych i że to i weszliście w nowe życie. Tak, jeszcze jesteście w grobie, ale już stoicie na nogach, a może nawet latacie w powietrzu, w grobie. Unosicie się w powietrzu, w grobie. Potem ta łaska wyprowadza Jezusa z grobu, pomimo kamienia zatoczonego u wejścia, ciężkiego i grubego, na zewnątrz, w przestrzeń Jerozolimy nocnej, przed świtem, w przestrzeń rozgwieżdżonego nieba, w przestrzeń judejskiej krainy i sąsiedniej Galilei, bo i tam się będzie pojawiać i znikać. I on może sobie teraz przechadzać się i pojawiać się w wielu miejscach naraz, w przestrzeni kosmicznej, w przestrzeni Ziemi, tego świata. Kiedy dzieje się to z nami w oparciu o łaskę wewnętrzną, duchową? Wtedy, kiedy ta łaska wyprowadza nas z grobów naszych grzechów śmiertelnych, naszych grzechów lekkich i naszych wad. Gdy przestajemy grzeszyć, gdy przestajemy postępować źle, niedoskonale. Gdy już nam się nie chce grzeszyć i gdy nam się udaje mocą tej łaski i pragnieniami tej łaski, radością tej łaski, nie grzeszyć. To już chodzimy wolni od grobu naszych grzechów po świecie. I wreszcie, kiedy za Chrystusem możemy wstąpić do nieba i siąść ad dextram patris, po prawicy Ojca? Wtedy, kiedy już nie tylko przestaliśmy grzeszyć, ale kiedy osiągnęliśmy wiele cnót, a zwłaszcza tę jedną, najważniejszą, kiedy już potrafimy kochać w sposób ognisty, gorący, płomienny, seraficki. Kiedy potrafimy kochać w sposób bezinteresowny, czyli wychylać się poza siebie, wychylać się, sprowadzając na siebie jak gdyby amnezję. Kiedy potrafimy kochać w sposób ofiarny i wytrwały, a także czuły. Wtedy już jesteśmy w niebie, bo nie ma nic wyższego niż miłość, bo Bóg jest miłością. Tak więc idźmy za Nim w to zmartwychwstanie. Jego zmartwychwstanie jest wielką, oferowaną nam obietnicą, propozycją, pobudką. Chrystus Pan zmartwychwstał, prawdziwie wstał. A co będzie z nami? Nie zostawi nas sierotami i przyśle do nas co? Kogo? Łaskę. Alleluja. I do przodu.